Kiedy stosujemy przecinki w języku angielskim? When to use commas in English. Kiedy w języku angielskim stawiamy przecinek? Dlaczego ten temat jest dość istotny? Czym różnią się te dwa zdania poniżej? A właśnie, jednym przecinkiem, który, jak się okazuje, całkowicie zmienia ich sens. Bez niego, pierwsze zdanie oznacza, że zamierzamy zjeść naszą biedną babcię. Natomiast przecinek jasno wskazuje, że zwracamy się do babci, żeby zaprosić ją do stołu. Zatem dobrze jest znać parę zasad odnośnie przecinków, aby uniknąć czasami pewnych dziwnych sytuacji w pisaniu. Let's eat grandma. Zjedzmy babcie. Let's eat. przecinek grandma. Jedzmy babciu. Jedno z tych zdań nie zwiastuje dobrego końca dla naszej biednej babci. Ale jak widzisz, nawet najdrobniejsza zmiana w interpunkcji może diametralnie zmienić znaczenie zdania. Błędy interpunkcyjne stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ przyzwyczailiśmy się do szybkiego i niezbyt uważnego pisania SMS-ów i e-maili. Co za tym idzie, przenosimy te nawyki także na bardziej formalne teksty. Warto nad tym popracować, ponieważ umiejętność prawidłowego stosowania interpunkcji sprawia, że nasze teksty są bardziej zrozumiałe. Wyróżnimy się również w kontekście zawodowym, a poza tym znajomość interpunkcji przyda się każdemu, kto chce podejść do jakiegokolwiek egzaminu z języka angielskiego. Przecinek. Kama. Kama. Zasada pierwsza. Używaj przecinka, aby oddzielić słowa z listy podczas wymieniania. Odnosi się to do trzech i więcej. Na przykład. Kupiłem dziś jabłka, brzoskwinie i banany. I bought apples, peaches and bananas today. I bought apples, peaches and bananas today. Dwa elementy w serii nie wymagają przecinków. Wystarczy spójnik. Potrzebuję portfela i breloczka do kluczy. I need a wallet. And a keychain. I need a wallet and a keychain. Przymiotniki i przysłówki w serii też wymagają oddzielenia przecinkiem, jeśli nie są połączone spójnikiem AND. Nie mogłem stanąć na zamarzniętym śliskim chodniku. I couldn't stand on the frozen, slippery sidewalk. I nie musi być przecinka, jeżeli byłoby frozen and slippery. I couldn't stand on the frozen slippery sidewalk. Jeśli jednak przymiotnik modyfikuje inny przymiotnik, wtedy nie trzeba oddzielać ich przecinkiem. Potrzebuję świeżej szarlotki na deser. I need some fresh apple pie for dessert. I need some fresh apple pie for dessert. Czasowniki w serii również oddzielamy przecinkiem. Muszę pozmywać naczynia, zetrzeć kurze i poodkurzać salon lub odkurzyć salon. I have to wash the dishes, dust the furniture, and vacuum the living room. I have to wash the dishes, dust the furniture and vacuum the living room. Zasada druga. Stawiaj przecinek po okoliczniku i innych frazach wprowadzających. Szczerze mówiąc, nie wiem, o czym mówisz. To be honest, I don't know what you're talking about. To be honest, I don't know what you're talking about. Zasada trzecia. Zaczynając zdanie od tak lub nie. Oraz zwracając się do konkretnej osoby. Na przykład. Marek, masz jutro czas? Lub Marek, jesteś jutro wolny? Mark, are you free tomorrow? Mark, are you free tomorrow? Tak, mam wolne w sobotę. Lub tak, jestem wolny w sobotę. Yes, I'm free on Saturday. Yes, I'm free on Saturday. Jeśli zdanie zaczyna się od if, when lub because, te słowa często wprowadzają zdania podrzędne, wtedy wymagany jest po nich przecinek, jeśli występują na początku takiego zdania. Na przykład, na Twoim miejscu poczekałbym trochę. If I were you, I'd wait a bit. If I were you, I'd wait a bit. Uwaga. Jeśli zamienisz miejscami zdania podrzędne i nadrzędne, przecinek nie jest już potrzebny. Na Twoim miejscu nie poszedłbym lub nie pojechałbym tam. Z przecinkiem. If I were you, I wouldn't go there. I brak przecinka. I wouldn't go there, if I were you. I wouldn't go there, if I were you. Zasada piąta. W języku angielskim wprowadzając słów, użyj przecinka zamiast dwukropka. Powiedziała. Zadzwonię do ciebie. She said I'll call you. She said I'll call you. Zasada szósta. Używaj przecinka przy datach, adresach, między miastem a stanem oraz w tytułach i numerach. Urodziłem się w niedzielę, dwunastego maja, tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego czwartego roku. I was born on Sunday, may twelfth, nineteen sixty four. I was born on Sunday, may twelfth, nineteen sixty four. Uwaga. Jeśli jednak zapisujesz datę w formacie Dzień, Miesiąc, Rok, przecinek nie jest potrzebny. Projekt rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku. The project will commence on the 1st of June 2018. The project will commence on the 1st of June 2018. Elementy adresu lub nazwy miejsca są oddzielone przecinkami. Kod pocztowy nie jest jednak poprzedzony przecinkiem. Prosimy o przesłanie listu do Grega Carvina na adres 708 Spring Street, Washington, Illinois 81237. Please send a letter to Greg Carvin at 708 Spring Street, Washington, Illinois 81237. Please send the letter to Greg Carvin at 708 Spring Street, Washington, Illinois 81237. Oddzielenie miasta od stanu. Moi rodzice przeprowadzili się do Miami, na Florydzie. My parents moved to Miami, Florida. My parents moved to Miami, Florida. W liczbach o długości większej niż 4 cyfry, użyj przecinków, aby rozdzielić liczby na grupy po 3, zaczynając od prawej strony. W liczbach o długości 4 cyfr, przecinek jest opcjonalny. Na przykład 100 tysięcy ustawimy przecinek po pierwszej setce. 42 miliony 193 000, 211. Oraz, jak wspominałem przed chwilą, czterocyfrowe liczby możemy zapisać z przecinkiem lub bez. Jest to opcjonalne. Przecinek oddziela inicjały, stopnie lub tytuły od imienia i nazwiska oraz od reszty zdania, lecz jeśli tytuł poprzedza imię przecinek nie jest wtedy potrzebny. Hamlet. Książę Danii był nękany przez duchy. Hamlet, prince of Denmark, was troubled by ghosts. Hamlet, prince of Denmark, was troubled by ghosts. Zasada siódma. Aby oddzielić question tags... Czyli wyrażenia tłumaczone na język polski jako nieprawdaż, czyż nie? Stawione na końcu zdania, a także podobne dodatki do reszty zdania. On jest dentystą, prawda? Lub co nie? He's a dentist, isn't he? He's a dentist, isn't he? Zasada ósma. Używaj przecinków do zamykania zdań. Aby oddzielić takie nieistotne wtrącenia, które nie są istotne dla znaczenia całego zdania. Marek, który spędził ostatnie trzy dni na łowieniu ryb lub na rybach, wrócił do pracy. Mark who spent the last three days fishing is back on the job again. Mark, who spent the last three days fishing, is back on the job again. Zasada dziewiąta. Użyj przecinka przed spójnikiem współrzędnym for and, nor, but or yet so, gdy łączy on dwie pełne wypowiedzi, czyli zdania niezależne. Możesz pójść ze mną na zakupy albo do kina sama. You can go shopping with me or you can go to a movie alone. You can go shopping with me or you can go to a movie alone. Zdania niezależne to zdania, które mogłyby stać same, gdybyśmy je rozdzielili kropką, ale jeśli chcemy je połączyć w jedno zdanie, to używamy przecinka oraz spójnika współrzędnego. Jeśli nie możesz ich spamiętać, to mamy taką ściągę fanboys, czyli for, and nor, but or yet so fanboys. Dla przykładu. W języku angielskim odpowiednikiem polskiego ale jest spójnik but. Jeżeli zdania nie są nadrzędne i nie mogą być zapisane osobno, wtedy nie stawiamy przecinka przed but. Jest drogi, ale piękny lub to jest drogie, ale piękne. This is expensive, but beautiful. To jest zdanie poprawne. A this is expensive, but beautiful. To zdanie jest niepoprawne. Jest złe. Natomiast jest drogi, ale jest piękny. Lub to jest drogie, ale piękne. This is expensive przecinek but it is beautiful. To zdanie jest poprawne. This is expensive kropka. It is beautiful. To zdanie również jest poprawne. Ale this is expensive bar it is beautiful bez przecinka. To zdanie jest niepoprawne. Jest złe. Zasada dziesiąta. Używaj przecinka po zdaniu wprowadzającym. Przecinek informuje czytelnika, że zdanie lub fraza wprowadzająca dobiegła końca, a główna część zdania wkrótce się rozpocznie. Na przykład... W pobliżu małego strumienia dnie kanionu strażnicy parku odkryli kopalnię złota. Near a small stream at the bottom of the canyon, park rangers discovered a gold mine. Near a small stream at the bottom of the canyon park rangers discovered a gold mine zasada 11 używaj przecinka przed or jeśli chcesz coś dokładniej sprecyzować wtedy or tłumaczymy jako czy też czyli lub inaczej na przykład fotony czyli pojedyncze cząstki światła pokonują ogromne odległości w przestrzeni kosmicznej Photons or individual particles of light travel huge distances in space. Photons or individual particles of light travel huge distances in space. Zasadawnasta rozdzielaj frazy które wraz contrast. W tego typu zdaniach przecinek jest jak najbardziej potrzebny: Spódnica jest niebieska, nie czerwona. The skirt is blue, not red. The skirt is blue, not red. Należy pamiętać również o przecinkach w komunikacji biznesowej. W wiadomościach e-mail, listach i SMSach stosujemy je w następujący sposób: Na przykład: Hi John, przecinek. I am writing to confirm. Our meeting on Thursday przecinek june twenty first przecinek twenty twenty three kropka sincerely przecinek mark. Uwaga. Nie stawiaj przecinka przed because. Często również błędnie używamy przecinka przed because, które znaczy, ponieważ wbrew nawykowi z języka polskiego w większości przypadków nie musimy stawiać przecinka przed spójnikiem because nie poszedł do pracy, ponieważ był chory. He didn't go to work because he was ill. He didn't go to work because he was ill. Uwaga! Nie stawiaj przecinków przed that. Angielskie that bardzo często tłumaczymy jako polskie że, przez co Polacy często stawiają przed that przecinek. Jest to jednak błąd. Część zdania, która następuje po that, jest zawsze niezbędna do zrozumienia zdania, zatem przed that przecinka nie stawiamy. Natomiast słówko which może także występować w roli wtrącenia, lecz wtedy stawiamy przed nim przecinek. Używamy przecinka przed who lub which, ponieważ nawet jeśli pominiesz klauzulę who lives next door, czytelnik nadal wie o kim mówisz czyli twój sąsiad Peter. Zdanie who lives next door dodaje tylko dodatkowe informacje. Na przykład: Mój sąsiad Piotrek, który mieszka obok, jest wysoki. My neighbor, Peter, who lives next door is tall. My neighbor, Peter, przecinek, who lives next door, przecinek, is tall. Nie stawiaj przecinka przed who lub which. Jeśli informacje zawarte w zdaniu względnym są niezbędne do zrozumienia, o której osobie lub rzeczy mówi autor, wtedy również możemy who lub which podmienić na that. Mężczyzna, który mieszka obok, jest wysoki. The man who lives next door is tall. The man who lives next door is tall. Słówka who używamy do ludzi. A which do rzeczy. Natomiast that używamy i do ludzi i do rzeczy. Tyle, że przed that nie może występować przecinek. Zatem jeśli mamy zdanie, w którym należy umieścić przecinek, a myśleliśmy o zdaniu z that, wtedy wystarczy podmienić that na who lub which. Na przykład, Rebeka, która mieszka w Nowym Jorku, jest bardzo inteligentna. Rebecca, przecinek. That lives in New York, przecinek, is very smart. To zdanie jest złe, niepoprawne. Poprawnie powinno być. Rebecca, przecinek, who lives in New York, przecinek, is very smart. To zdanie jest poprawne. Warto jest znać tych kilka zasad, ponieważ słówko that jest najczęściej stosowane w zdaniach. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej languages.pl posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci MP3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. See you soon!